W ostatnich dwóch filmach rozmawialiśmy o polu elektrycznym. Jest to wielkość wektorowa i zdefiniowaliśmy ją sobie w ten sposób, że zamiast myśleć o tym, że mamy dwa ładunki, na przykład Q duże i Q małe, powiedzmy, że obydwa są dodatnie, które odpychają się zgodnie z prawem Coulomba, możemy myśleć o tym, że na przykład ładunek Q duże modyfikuje przestrzeń wokół siebie w taki sposób, że jeśli umieścimy w jego otoczeniu na przykład ładunek Q małe, to wtedy zadziała na ten ładunek Q małe siła wyznaczona przez wartość tego ładunku Q małe razy właśnie pole elektryczne. W ten sposób to sobie zdefiniowaliśmy. Jeśli potrzebujesz przypomnienia, to proponuję Ci zajrzeć do poprzednich filmów. Wiemy już również z ostatniego filmu, że wokół ładunku punktowego pole elektryczne ma taki oto kierunek radialny, ponieważ w każdym punkcie wokół ładunku pole elektryczne jest zwrócone dokładnie wzdłuż prostej łączącej ten punkt z ładunkiem. Dlatego gdziekolwiek byśmy stanęli tu w otoczeniu naszego ładunku, to ten kierunek będzie właśnie wyznaczony w ten sposób przez prostą łączącą te dwa punkty. Oprócz tego, jeśli ładunek Q jest dodatni, wtedy zwrot tego pola elektrycznego będzie radialnie na zewnątrz. Natomiast jeśli ładunek Q jest ujemny, wówczas zwrot tego pola będzie radialnie do wewnątrz skierowany. To jest coś, co wiemy już z poprzednich dwóch filmów, ale my nie wiemy jeszcze sobie nie powiedzieliśmy, jaka właściwie jest wartość tego pola elektrycznego. Nie mamy pełnej informacji jeszcze o tym wektorze, jeśli znamy tylko jego kierunek i zwrot, natomiast nie znamy jego wartości. I o tej wartości porozmawiamy właśnie teraz. Dokładnie tak samo jak w przypadku kierunku i zwrotu, wartość również sobie wyznaczymy w oparciu o prawo Coulomba. Umieśćmy sobie ładunek Q małe gdzieś tutaj w otoczeniu ładunku Q duże. Ładunek Q małe jest umiejscowiony w stosunku do ładunku Q duże w sposób wyznaczony przez taki oto wektor R. I teraz wiemy z prawa Coulomba, że wartość siły działającej, o tutaj, niech obydwa ładunki będą dodatnie, wówczas na ładunek Q małe będzie działała taka oto siła, tak skierowana. I wiemy z prawa Coulomba, że wartość tej siły jest dana następująco. Jest to stała proporcjonalności K. Zaraz napiszę, ile ona wynosi. Razy tutaj iloczyn tych dwóch ładunków. Jeśli obydwa są dodatnie, to wtedy nie musimy się tutaj przejmować wartością bezwzględną. Ich iloczyn jest dodatni. I to jest podzielone przez kwadrat odległości. Tutaj długość tego wektora R jest dana po prostu przez takie R bez kreseczki. No dobrze, to jest wartość tej siły, to wiemy z prawa Coulomba. A teraz pole elektryczne. Tutaj przypominałam definicję pola elektrycznego. Możemy to równanie wektorowe zapisać również w taki sposób, że obie strony sobie tu podzielimy przez ładunek, ten, na który działa siła, i wtedy otrzymamy taką równoważną definicję tego pola elektrycznego. Zapiszmy to sobie tutaj. Tak, podobnie możemy to zaznaczyć również tu, że pole elektryczne w tym miejscu to będzie właśnie ta siła, która działa na ładunek Q małe, podzielona przez tenże ładunek. O, w ten sposób. No i teraz, jeśli wektory spełniają takie równanie, to również wartości tych wektorów będą to równanie spełniały, czyli możemy zrobić następującą rzecz. No i wówczas okaże się, że właśnie ta wartość pola elektrycznego to będzie, wstawmy sobie to wyrażenie tutaj. Tutaj w zasadzie mógłby być ten symbol wartości bezwzględnej, ale on nam tu nic nie zmienia tak naprawdę. I zauważ, że możemy tutaj skrócić wartość Q małe. To jest właśnie to piękno i elegancja pola elektrycznego, że jest to własność punktu tutaj przestrzeni, wynikająca z tego, że tu mamy źródło Q duże i niezależnie od tego, co tu wstawimy, czy ładunek Q małe, czy jakiś inny ładunek Q1, pole elektryczne jest określone tylko przez źródło, czyli przez ładunek Q duże oraz przez to, gdzie w stosunku do tego ładunku sobie staniemy. No dobrze, napiszmy to sobie tak może wyraźniej. Pole elektryczne jest funkcją tego, gdzie w stosunku do ładunku Q duże stanęliśmy, więc możemy napisać, że jest to funkcja położenia względem ładunku.
I jeśli mówimy tylko o wartości pola elektrycznego, no to ono się wyraża następująco. Przy czym cały czas mówimy o źródle będącym ładunkiem dodatnim. Gdybyśmy chcieli uwzględnić tutaj też źródło, które jest ładunkiem ujemnym, to byśmy tutaj po drodze w tych obliczeniach gdzieś musieli przypilnować tego, żeby tutaj mieć również wartość bezwzględną tego ładunku, który jest źródłem. Tak właśnie wygląda ten wzór i jakie on ma własności. Po pierwsze, narysujmy sobie jeszcze raz ten ładunek ku duże i zauważ, że ta wartość zależy oczywiście od wartości ładunku, który mamy tutaj, ale oprócz tego zależy od odległości między ładunkiem źródłowym a punktem, w którym stoimy. I tak naprawdę zobacz, że nieważne jest, w którą stronę się ustawimy w stosunku do naszego ładunku źródłowego, we wszystkich punktach, w całym takim okręgu, a właściwie gdybyśmy byli w stanie narysować tutaj w przestrzeni trójwymiarowej, no to w każdym punkcie takiej powierzchni właśnie kuli o promieniu R, wszędzie tutaj wartość pola elektrycznego będzie taka sama. Oczywiście niech to będzie ładunek dodatni, kierunek będzie wszędzie inny, natomiast wartość, czyli tutaj staram się wszędzie taką samą długość tej strzałeczki rysować, natomiast wartość będzie wszędzie tutaj na tym okręgu, czy też na tej powierzchni kuli, jeśli ta wartość będzie taka sama, zależna jedynie od tej odległości, a nie od tego, w którą stronę się ustawimy w stosunku do tego ładunku. No dobrze, to jest taka bardzo podstawowa własność, że właśnie, że ta wartość pola elektrycznego zależy nie tyle od samego wektora położenia, ale od jego długości, to możemy tak sobie zapisać, o, nawet w ten sposób, to starałam się tutaj zobrazować na tym rysunku. No i co oprócz tego? Jaką jeszcze ważną własność ma ten wzór? Przenieśmy go sobie na bardziej honorowe miejsce, gdzieś tu na środek i zobacz. Od ładunku, który jest źródłem tego pola, wartość pola elektrycznego zależy liniowo, czyli tutaj mamy Q, ładunek w pierwszej potędze, czyli jeśli mamy na przykład ładunek 1 kulomb, to pole elektryczne ma wartość jakąś, ale jeśli zwiększymy ten ładunek na przykład dwukrotnie, to i wartość pola elektrycznego wzrośnie dwukrotnie. Trzykrotnie zwiększymy, wartość pola elektrycznego wzrośnie trzykrotnie i tak dalej. W ten sposób liniowo to się zachowuje. Natomiast odległość od źródła występuje w potędze drugiej, a właściwie to minus drugiej, bo jest w mianowniku, ale dzielimy przez R do potęgi drugiej i co to znaczy? To znaczy, że zaraz sobie to omówimy na przykładzie liczbowym, nieco bardziej starannie, że jeśli powiedzmy jesteśmy tutaj konkretnie w odległości na przykład 1 metra od źródła i to pole elektryczne ma jakąś tam wartość, to jeśli oddalimy się dwukrotnie na odległość 2 metrów, to nam to pole nie spadnie dwukrotnie, a czterokrotnie, czyli wraz z oddalaniem się to pole spada znacznie szybciej niż by nam spadało tutaj, gdybyśmy zmniejszali ładunek. Zobaczmy to teraz właśnie na przykładzie liczbowym. Powiedzmy, że ładunek ku duże, niech to będzie 1 nanokulomb. Przedrostek nano to jest 10 do minus 9. Możesz się zdziwić, dlaczego takie jednostki, przecież moglibyśmy w kulombach mieć na przykład 1 kulomb, ale okazuje się, że kulomb jest jednostką absolutnie gigantyczną, to znaczy we wszelkich na przykład urządzeniach elektronicznych, gdzie gromadzą się ładunki, to właśnie nanokulomby, mikrokulomby to są realistyczne jednostki spotykane w życiu codziennym, nie zaś kulomby. Kulomb to zgromadzić gdzieś 1 kulomb ładunku to rzadko się zdarza. Niech właśnie to nasze źródło będzie miało wartość ładunku dodatni, niech będzie 1 nanokulomb. I powiedzmy, że w odległości 1 metra interesuje nas pole elektryczne. Przypominam Ci, w dowolnym kierunku w odległości 1 metra to pole elektryczne będzie miało tę samą wartość, ale skupmy się powiedzmy na jakimś konkretnym punkcie. No i policzmy sobie wartość pola elektrycznego, ile to będzie. Wartość tej stałej K od razu sobie wpiszmy, to jest 9 razy 10 do 9 newtonów razy metry do kwadratu przez kulomby do kwadratu. Takie dziwne jednostki, ale one nam gwarantują to, że w prawie kulomba nam zawsze wychodzi siła w newtonach. I mnożymy to razy ładunek Q, czyli
1 razy 10 do minus 9 kulomba i dzielimy to przez 1 metr do kwadratu. Ile to wynosi? Kulomb tutaj z tym kulombem się skraca. 1 metr, takie coś do kwadratu, to jest 1 metr razy 1 metr, czyli 1 razy 1 razy metr do kwadratu, więc te metry do kwadratu się skracają z tymi metrami do kwadratu. Oprócz tego jeszcze 10 do 9 razy 10 do minus 9, 10 do potęgi 9 minus 9, czyli 10 do potęgi zerowej, czyli 1, więc ostatecznie tutaj mamy 9 razy 1, czyli 9 i jedyne co nam zostaje to są, ach to nam się skróciło, pozostają nam newtony przez kulomby, 9 newtonów na kulomb, to jest wartość pola elektrycznego właśnie w tym punkcie. No dobrze, a teraz, troszkę zmniejszyłam ten obrazek, żeby nam się tu zmieściło i powiedzmy, że oddalamy się od tego punktu, oddalamy się od ładunku trzykrotnie. Tutaj byśmy byli w odległości dwa razy większej, a tu już jesteśmy trzy razy dalej. Dobrze, napiszmy sobie, w tym miejscu mamy wartość pola elektrycznego równą, równą 9 newtonów na kulomb, a teraz jesteśmy ciekawi, jaka będzie ta wartość, gdy się oddalimy trzykrotnie. Tutaj tak narysuję, żeby nie zamazywać. Między tymi punktami mamy odległość równą 3 metrom. I pytamy, jaka jest wartość pola elektrycznego w tym miejscu. Czyli pozostajemy z tym samym źródłem, cały czas mamy 1 nanokulomb tutaj jako źródło, ale odległość mamy już jakąś R2 większą, równą 3 metry. Zobaczmy, policzmy sobie. Tutaj mamy 1 metr, a tu 3. Moglibyśmy zgadywać, ale policzmy sobie to tak porządnie. Tutaj mamy stałą K razy źródło, cały czas to samo, tylko odległość tutaj wynosi 3 metry, czyli mamy 3 metry do kwadratu. Kulomby, zapomniałam o kulombach. I ponownie tak, kulomby z kulombami się skracają. 10 do minus 9, 10 do 9 również upraszcza się do jedynki. Tutaj mamy 3 metry razy 3 metry, czyli 3 razy 3 to jest 9 i metr razy metr to są metry kwadratowe. To się równa 9 metrów kwadratowych, tak? 9 nam się skraca z tą dziewiątką, ale możemy też powiedzieć, że mamy, skróćmy sobie te metry kwadratowe i napiszmy w ten sposób, mamy tak 9 newtonów na kulomb, czyli to, co mieliśmy tutaj, ale podzielone przez 9. No to jest 1 newton na kulomb, ale zwracam Twoją uwagę na to, że to jest to samo, co mieliśmy w odległości 1 metra podzielone przez 9, czyli odległość nam wzrosła 3 razy, a pole elektryczne nam spadło 9 razy. Właśnie dlatego, że R tutaj w tym wzorze stoi w kwadracie. To jest taka liczbowa ilustracja tego faktu. I zauważ, że żeby uzyskać takie zmniejszone 9 razy pole elektryczne bez odsuwania się w tym samym miejscu, w odległości 1 metra byśmy chcieli mieć zamiast 9 newtonów na kulomb, chcielibyśmy mieć 1 newton na kulomb, wówczas musielibyśmy zmniejszyć wartość ładunku w naszym źródle dziewięciokrotnie, mieć 1/9 nanokulomba. Jeśli masz co do tego jakieś wątpliwości, to spróbuj sobie policzyć właśnie w odległości 1 metra od ładunku równego 1/9 nanokulomba, ile wynosi wartość pola elektrycznego. Ja twierdzę, że jest to 1 newton na kulomb, proponuję Ci to sprawdzić, a my słyszymy się w kolejnym filmie.